Mijają wakacje, ale nie był to czas odpoczynku dla powiatowych samorządowców i powiatowego zarządu dróg. Na terenie powiatu kłodzkiego realizowane w tym czasie były kolejne inwestycje drogowe. I choć to kropla w morzu potrzeb, kłodzkie starostwo inwestuje adekwatnie do posiadanych środków. W zarządzie największego na Dolnym Śląsku powiatu jest ponad 630 km dróg, z czego natychmiastowego remontu wymaga 250 km. By je wyremontować, potrzeba 500 milionów złotych. Te bieżące remonty powiat realizuje dzięki montażom finansowym z gminami i lasami państwowymi. Gdyby nie one, remontów byłoby mniej. Remontujemy i budujemy drogi tylko w sytuacji montaży finansowych, czyli współpracujemy z gminami i z nadleśnictwami i kooperując finansowo robimy kolejne odcinki drogi. I tak to jest w przypadku tegorocznego budżetu, gdzie mamy rozpoczętych lub kontynuację i rozpoczniemy gdzieś około 20 inwestycji drogowych, w tym około 20 milionów przeznaczamy już przy tym montażu finansowym na te inwestycje. Zatem przyjrzyjmy się realizowanym w ostatnim czasie inwestycjom. Znajdujemy się na ulicy Pułaskiego w Poleńcy Zdroju. Tutaj kompleksowo wykonujemy przebudowę tej ulicy. Wartość zadania to ponad 4 miliony złotych. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z gminy Poleńcy Zdrój i wkład własny powiatu. Jest to kompleksowa przebudowa tej drogi na odcinku blisko kilometra. Poszerzenie jezdni, odwodnienie, nowe oświetlenie, ciąg pieszo-rowerowy i dwie warstwy asfaltu. Wiemy doskonale, że droga Poleńca-Stary Wielisław-Kłodzko to taki bypass dla krajowej ósemki. No i tutaj presja mieszkańców jest dosyć spora na remont tej drogi. My w latach poprzednich częściowo już tą drogę odbudowywaliśmy. Niemniej jednak teraz największe potrzeby są od strony Kłodzka. Wpiszemy do projektu budżetu kolejny kilometr na przyszły rok do realizacji. Jeśli tylko środki własne pozwolą, jeśli gmina Kłodzko się dorzuci, to postaramy się kolejny odcinek remontować. Od lat mówi się też o potrzebie budowy ścieżki rowerowej łączącej Kłodzko i Polanice Zdrój. Na samym odcinku tutaj ulicy Pułaskiego my wykonujemy od razu ten ciąg pieszo-rowerowy i on już będzie gotowy. Niemniej jednak na pozostałym odcinku koncepcja jest taka, że to Dolnośląska Służba Dróg i Kolei wspólnie z gminami mają szykować projekty tzw. cyklostrady dolnośląskiej i wspólnie realizować ścieżki rowerowe. Więc myślę, że ten projekt będzie kontynuowany. Z tego co wiem, to już część gmin na terenie województwa dolnośląskiego w to wchodzi. Wspólnie z gminami DSDiK ma zlecać projekt i dokumentację na wykonanie tych ścieżek. Z tego co wiem od wójta Tura, również jest brany pod uwagę ten odcinek Stary Wielisław-Polanica. Kolejna inwestycja drogowa realizowana jest w miejscowości Dolina między Szczytną a Dusznikami. Cała droga to ponad 3,5 km. Część drogi przebiega na terenie gminy Duszniki, część na terenie gminy Szczytna i właśnie tutaj ten pierwszy kilometr robiony to wspólna inwestycja tych dwóch gmin i nasza powiatowa. Wartość zadania powyżej 1 mln złotych, przebudowany odcinek na długości 1 km. Będziemy chcieli oczywiście w przyszłości wyremontować cały, jednakże na przyszły rok mamy plany dokończenia ulicy Batorów w Szczytnej, a w 2026 roku będziemy chcieli powrócić na Dolinę. Oczywiście liczymy na to, że będzie też możliwość pozyskania jakichś środków zewnętrznych, bo na tym opieramy nasze inwestycje, żeby ograniczać wkład własny, a pozyskiwać środki zewnętrzne. Odcinkowo remontowana jest też droga w Ścinawce Dolnej od drogi wojewódzkiej w kierunku Suszyny. Swojego czasu droga słynna, bo tutaj właśnie mieszkańcy w dziurach sadzili kwiatki i wzywali telewizję, żeby pokazać swój problem. No my oczywiście znaliśmy już wcześniej, że jest potrzeba remontu, niestety nie było środków. Dzisiaj wspólnie z gminą Radków udało zabezpieczyć się ponad 1 000 000 złotych na 3 odcinki drogi, łącznie prawie kilometr. Z wcześniejszymi etapami to mamy już prawie 1,5 km drogi w kierunku Suszyny zrobionej. No i czekamy aktualnie na deklarację gminy Radków, no bo chcielibyśmy w przyszłości kontynuować dalej w kierunku Suszyny i Raszkowa. Remontowana jest też ulica Zajęcza na odcinku od Krajowej Ósemki w kierunku Korytowa. Bardzo ważny odcinek dla mieszkańców Kłodzka, dosyć mocno tutaj zabudowany i zamieszkały.
a był taką najgorszym odcinkiem drogi tutaj wjazdowej właśnie do miasta. Wspólnie z burmistrzem Kłodzka zmontowaliśmy finanse na to zadanie i odcinek pół kilometra właśnie jest zremontowany. W przyszłym tygodniu już ma być położona druga warstwa asfaltu. Zadanie kosztuje prawie 800 tysięcy złotych, z czego połowę, 400 tysięcy prawie, zostało dofinansowane z budżetu gminy miejskiej Kłodzko. Reszta zostały środki zagwarantowane w budżecie powiatu. Wykonawca ma do końca września czas na wykonanie tego zadania, czyli wymianę nawierzchni asfaltowej, jak i również wykonanie odwodnień, przyłączy, jak i również wjazdów na poszczególne posesje. I w tym momencie w granicach administracyjnych miasta ulica Zajęcza, droga powiatowa jest kompleksowo wyremontowana. Teraz czas na mojego kolegę Zbyszka Tura z gminy wiejskiej Kłodzko, aby drogę w stronę Korytowa razem z powiatem wspólnie zmodernizować. W chwilę obecną robimy bieżące łatanie dziur, otrzymujemy też rowy i pobocza, robimy wycinkę zakrzaczeń. W granicach miasta jeszcze mamy ponad kilometr drogi, później ponad pół kilometra już na terenie gminy wiejskiej Kłodzko, więc no, jeszcze dosyć sporo finansów potrzeba na dokończenie tej drogi, ale miejmy nadzieję, że w przyszłości to się uda. Jakie inwestycje drogowe planuje kłodzkie starostwo w najbliższym czasie? Wchodzimy na odcinek drogi w Jeleniowie, 1,5 kilometra. Będziemy rozpoczynać Wojtówkę w gminie Lądek Zdrój, 1,2 km. Zaczynamy inwestycje na terenie gminy Nowa Ruda, droga do Przygórza i droga Dzikowiec-Koszyn. Też już mamy podpisaną z wykonawcą umowę. Niedawno zakończyliśmy drogę w Łącznej, w Starej Łomnicy, odcinek drogi w Nowej Wsi, przejścia dla pieszych na ulicy Radkowskiej w Nowej Rudzie, na ulicy Pułapskiej w Kłodzku. Tych inwestycji naprawdę mamy mnóstwo. Dzięki właśnie pozyskanym środkom zewnętrznym, dobrą współpracą z gminami. No i oczywiście czekamy na to, aby w przyszłości też tych możliwości do pozyskania środków było więcej, bo od tego jest uzależnione, ile będziemy remontować dróg. Na chwilę obecną mamy ogłoszony konkurs z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Składamy wniosek na odcinek drogi Ludwikowice-Sokolec, 1 kilometr od drogi wojewódzkiej. Składamy też wniosek na drogę w Bierkowicach od drogi wojewódzkiej w kierunku Łącznej, żeby połączyć się z tym odcinkiem zrobionym. No i są już plany też na rok 2025. Między innymi tutaj mamy dofinansowanie z polsko-czeskiego programu i drogi w gminie Międzylesie, Szklarnia, Goworów, Roztoki, Gajnik razem z krajem pardubickim. Oni też będą robić po swojej stronie odcinek drogi Jablonna Liwkow. No i opieramy się właśnie na tych możliwościach pozyskania środków zewnętrznych. Coraz częściej mówi się też o powrocie funduszu powodziowego, który powiat mógłby wykorzystać na remonty dróg. My jesteśmy powiatem w większości górskim. Wszystkie rzeki czy potoki, które przy masywnych ulewach się podnoszą swój poziom, bardzo często te drogi są zalewane i tutaj ten fundusz powodziowy jest bardzo adekwatny do ukształtowania terenu. Więc wiemy, że te fundusze zostaną uruchomione i że będziemy mogli z takich funduszy powodziowych korzystać. Były to dla nas bardzo dobre programy rządowe finansowane z MSWiA. 80% dofinansowania do tak zwanych właśnie skutków klęsk żywiołowych. Czyli jak była większa ulewa, opady, mogliśmy taką drogę wpisać do protokołu naszego powiatowego. Później Komisja Wojewódzka to weryfikowała i występowaliśmy do wojewody o dofinansowanie. Niestety 5-6 lat temu to źródło finansowania już nie było przez poprzedni rząd utrzymane. Wiem, że są takie zamiary, by do tego powrócić. My już w tym roku, bo liczne były opady deszczu na naszym terenie, kilka dróg wpisaliśmy. No i jeśli by w przyszłym roku te dofinansowanie powróciło, naprawdę można byłoby robić kolejnych kilka fajnych, dużych inwestycji. Nie ma wątpliwości, że powiatowy samorząd bez rządowego i unijnego wsparcia nie jest w stanie podołać drogowym wyzwaniom. Pozostaje mieć nadzieję, że będzie możliwość pozyskania odpowiednich środków zewnętrznych.